wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, dzisiaj w rozmowie dnia gościmy pana Mariana Wojtkiewicza, prezesa Klubu Przedsiębiorców Wileńszczyzny. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Od jak dawna działa Klub Przedsiębiorców? Już 20 lat. W tym roku wypadło 20 lat. Działamy od 1997 roku. Panie prezesie, jak się zrodził pomysł, by powołać taki klub do życia? Po prostu był u nas wcześniej klub założony. Już to było w 1992 roku. Była grupka działaczy, już tam chodziliśmy i tak dalej. No ale wyszło tak, że ten klub rozpadł się z przyczyny tam wtedy ówczesnego prezesa. No i tak, znaczy się przez kilka lat nic nie działało, no a były chętni do działania. No i w ten sposób, powiedzmy, założyliśmy. Tam był Klub Przedsiębiorców Wilna, a potem założyliśmy Klub Przedsiębiorców Wileńszczyzny. To już inna nazwa, inna rejestracja, inna wszystko. I poszerzona została geografia, tak? Nie tylko Wilno, ale no też... właśnie tak, tak, ponieważ u nas były już chętni. I z rejonu Solicznickiego, i z rejonu Trockiego, i z rejonu Święcińskiego. No to Wileńszczyzna to akurat odpowiada temu. A przeważają członkowie z Wilna, przedsiębiorcy z Wilna, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, niekoniecznie. Chociaż chyba większość jest z Wilna. I ilu obecnie członków działa w klubie? No, nas liczymy około 40. A z tym, że to powiedzmy nie zawsze uczestniczą, to tam powiedzmy taka liczba, ale trzymają się powiedzmy nas blisko i jak trzeba, tam kiedy wyjazdy jakieś, czy jakieś spotkania, czy co, to wtedy już większą grupą uczestniczą. Właśnie, jaka jest, panie prezesie, misja, cele główne klubu? Główna misja i cele klubu to jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród Polaków tu na Wileńszczyźnie. Jakimi metodami? Po pierwsze, że musimy podpowiadać, jak co robić, z tym, że u nas można różne informacje otrzymać. Potem bywa, że różne problemy czasem niektórzy mają, no to inni mogą dopomóc. Jedna sprawa. Druga sprawa, rozwijamy także pracę międzynarodową. Jesteśmy głośni za granicą niż na Litwie. Za granicą to znaczy w jakich krajach? Granicą to głównie w krajach, znaczy się Białoruś, Polska. Czasu do czasu na Łotwę również jeździmy. Tam bywa spotkanie przedsiębiorców państw bałtyckich, powiedzmy, organizowane od czasu do czasu. A tak głównie na Białoruś to często, do kilka razy do roku, powiedzmy, jeździmy. Głównie to są miasta Lida i Grodno. Chociaż również do innych miast jeździmy, do Brześcia i tak dalej. Do Polski to jeździmy od samego początku, z tym, że było organizowane takie spotkanie przedsiębiorców państw przygranicznych. To organizowała Konfederacja Polski Centralnej i Wschodniej. I organizowała i w Lublinie, tam uczestniczyli przedsiębiorcy, powiedzmy, głównie dużo z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, no i z Litwy. Z Litwy to my byliśmy ciągle. Dzięki temu zaprzyjaźniliśmy się z przedsiębiorcami z Białorusi, z takim panem Koryaginem. On przedstawia przedsiębiorców białoruskich. Ostatnio nawet, znaczy się, jest pomocnikiem prezydenta Łukaszenki. No i od tego czasu, powiedzmy, nasze kontakty trzymają się. Od czasu do czasu spotykamy się i bywa, i oni przyjeżdżają do nas, i my również jedziemy na Białoruś, spotykamy się. Wspomniał pan, że bardziej jesteście rozpoznawani za granicą, to znaczy, że i partnerów tam jest więcej niż w no, kraju. Naturalnie, naturalnie. Partnerów to wszystko ma się rozumieć, bo partnerów szukamy z granicy i staramy się współpracować z granicą, a z miejscowymi partnerami to w zasadzie to nie bardzo, to powiedzmy, są zaciekawieni, bo każdy patrzy, żeby rozwijać partnerstwo z przedsiębiorcami z granicy. Czyli za bardzo klub nie dbał o to, żeby się promować tutaj w kraju u siebie? W kraju u nas promowanie to tak. No może teraz trochę zmieniło się, a nieco wcześniej to było tak. A teraz, panie prezesie, czy stosunek litewskich przedsiębiorców, instytucji litewskich do polskich biznesmenów się zmienił? Jest lepszy? Trudno to jeszcze tak powiedzieć. Nie do końca. Tak, nie do końca to wszystko.
znaczy się oficjalnie na państwowym poziomie już ostatnio zaczęto mówić różnie. Czyli nie tak. Jest łatwo być polskim biznesmenem na Litwie. To może nie jest tak do końca, dlatego że po pierwsze, polscy przedsiębiorcy szukają zawsze partnerów za granicą, a głównie to nas blisko Polska jest. To najczęściej to partnerów z Polski szukają i zaczynają współpracę i tak dalej, i tak dalej. To powiedzmy, na współpracę z Polską to powiedzmy, to nie trzeba tu specjalnie niczego. A dalej, jak tu rekomendują odpowiednie usługi, to naturalnie znajdują się i chętni, czy towary, czy usługi. Także już potem to nie ma tak dużego znaczenia. Jak pan uważa, przedsiębiorcą każdy może zostać, czy daleko nie? Trzeba mieć pewne predyspozycje. Nie, w zasadzie to zależy od chęci. Wtedy się można wszystkiego nauczyć. Wszystkiego, absolutnie wszystkiego można nauczyć się i wszystko zorganizować i tak dalej. A jakie są główne cechy przedsiębiorcy? Główne cechy przedsiębiorcy to patrzeć do przodu zawsze. Widzieć perspektywę. Widzieć perspektywę i robić coś, żeby to miało perspektywę. Widzieć od razu perspektywę, że na przykład planuję robić to i to zawczasu. I wtedy już jak to jest zaplanowane, to wtedy już wiesz, co robić, jak tylko szukasz drogi, jak to robić, z czego to robić. Bo ja w swoim czasie zacząłem pracować od elektroniki. Elektronika, komputery i tak dalej. Chociaż nie miałem do tego zbyt, powiedzmy, jakichś tam ukończonych. Ale zacząłem współpracować, znalazłem odpowiednie firmy z Polski, z którymi zacząłem współpracować. Wyszłem tu, to był jeszcze Związek Sowiecki, zawsze związkowy taki forum. Ogłosiłem się, to do mnie cały czas wracali się, powiedzmy, różni ludzie z różnych miast. W końcu nawet rosyjski ten przemysł obronny nawet zwracał się, żeby, bo wtedy było zabronione dla Rosji sprzedawać komputery. To miał pan dużo szczęścia, czy po prostu chodzi o to, że miał pan predyspozycję, żeby rozwinąć skrzydła? Nie, tam powiedzmy to po prostu tak, to gdy zaczynasz w czymś pracować, to wtedy każdy mógł mieć, tylko trzeba było w odpowiedniej dziedzinie pracować. Chodzi o specjalizację, wyspecjalizowanie się. No właśnie, właśnie. Na Litwie też działa Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie Korona. Czy te dwie organizacje współpracują ze sobą? My działamy 20 lat. Korona działa 4 lata. Druga sprawa, my działamy, nas wszędzie znają. O nas wszyscy piszą, tam powiedzmy, wywołają na różne spotkania. Konkretnie to powiedzmy, znaczy się jeździliśmy do Lizbarka Warmińskiego, tam ile spotkań było różnych biznesowych z obwodu kaliningradzkiego, również tam z innych miejsc, z Litwy. No z Litwy my tam zawsze byliśmy. Dalej jest takie organizowane światowe Forum Gospodarcze Polonii w tym roku, tam powiedzmy już 20. Forum Gospodarcze Polonii, gdzie zbierają się przedsiębiorcy z całego świata. Też tam byliście? My tam powiedzmy już chyba 10 razy jakich byliśmy tam, powiedzmy często bywamy. I inne, znaczy się różne spotkania, to nas tam powiedzmy wszyscy znają i wiedzą i tak dalej. I powiedzmy nie tylko prosto tam uczestniczymy, a znaczy się i mamy swoje przemówienie, tam ogłaszamy. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję, miło było porozmawiać z wami. Słuchaczom Radia Wilno przypominam, że gościem dzisiejszej rozmowy dnia był pan Marian Wojtkiewicz, prezes Klubu Przedsiębiorców Wileńszczyzny. Państwu dziękuję za uwagę, Beata Naniewicz, do kolejnych spotkań. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.